Wiem, że Stifler, ostatnio narzekałeś, że dostałeś tylko dwa pytania, więc zaczniemy od ciebie, a dzisiaj poruszyłeś fajny temat, widziałem na Instastory. Ile masz lat? Nieistotne. A wstydzisz się swojego wieku w ogóle? Nie, 29. No rocznikowo 3 dychy, nie? Jak? Rocznikowo już 3 dychy, nie? Nie no, rocznikowo masz więcej. Nie, 30. No dobra, ale nie będę ciągnął tego tematu. No to powiedz o tym, co dzisiaj poruszyłeś na... Bo tutaj tak mi się wydaje przynajmniej, że większość chyba miała do czynienia z tym. Więc poruszyłeś, że masz testosteron taki jak u kobiety? No bo ogólnie tak, bo ostatnie tam, nie wiem, powiedzmy od tygodnia, tak, no ogólnie całe przygotowanie jest tak, że mega jestem taki zajechany, nie? I wiesz, to było no, dziwne, bo jestem teraz na hormonie, jeszcze mam apteczny hormon, nie? Czyli lepszy niż ostatnio. I powinienem mieć jeszcze więcej mocy, a wiesz, no taką mam masakrę, że wiesz, no, że nie mogę się dobudzić w łóżka, w ogóle 20 minut wstaję, robię sobie drzemki jak tylko mogę w dzień i wiesz, i sobie zrobiłem badania krwi, bo wiedziałem, że coś jest nie tak, nie? I wyszło w ogóle, że mam jakieś wszystkie badania ten lipne i testosteron mam na poziomie dziewczyny, nie? Mam 37, a minimum jest 250, nie? A estrogen 200. Estrogen w ogóle nie mam, nie? Ale to czym to jest? Nie odblokowałeś się. Nie odblokowałem się, bo wiesz, byłem w takim mega cyklu, wiesz, przez 2 lata i to pamiętam, że to byliśmy na Fame 5 na, w takim klubie na afterze i Rataj mi powiedział, nie, że wiesz, nie trzeba się odblokowywać, że on to nie zrobił, że sobie zmniejszał dawki z mostku. Ja tak zrobiłem, że ja myślałem, że jest wszystko okej, nie? Tylko, że wiesz, jak odstawiłem już całkiem, to przez 2 miesiące mi nie stawało, ale potem było wszystko okej, nie? No i potem teraz się okazało, że jestem nie jestem zablokowany, nie? Nie jest okej. A nie, ty mu doradziłeś, tak? Dobra, słucha Rataja, to zajmie się no, to autentyczna historia, ale co, potwierdzam. Ale wrócić do tego normalnego? Tak, no. Będę musiał, wiesz, zastrzyki ze strony robić już po walce, nie? Nie, no ja... Czyli teraz nie. No do końca życia prawdopodobnie, nie? Przed walką będziesz czysty. No teraz już zacząłem jeść klomid od wczoraj, nie? Żeby wiesz, żeby mi się... Taki na odblok, żeby mi się, wiesz, testosteron naturalnie wytwarzał, nie? No i ale to potem też możesz się źle czuć ogólnie, nie? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Znaczy, ale ja też ci nie powiedziałem, że jak czujesz się dobrze, no to jest wszystko git, nie? Ogólnie. Na razie czuję dobrze, bo wiesz, wczoraj wziąłem pierwszy raz, ale nie wtedy, jak się mnie pytałeś. Zresztą ja byłem najebany, kurwa, wtedy. Okay. Najebany jeszcze, kiedy wróci ci do normy? No już tam lekarz powiedział, że tam dostałem jakieś peptydy, ogólnie tak dużo środków teraz, jeszcze żeby naturalnie mi się podniósł. No i do walki powinienem mieć te minimum, nie? A już po walce, wiesz... Ale kobiece minimum? Czy... Nie, męskie, właśnie 250, okay. Nie? No, ale to też słabo, okay, nie? Bo chyba... No słabo, no wiesz, ja powinienem mieć teraz duży retrofit. 300 to ktoś... jest norma, nie? Nie, od 250 do 800 masz, nie? A to w Polsce są podobno ogólnie zaniżone, że normalnie tam w Stanach masz 1200. Bo chujowe jedzenie na przykład. Rata ci rozpisze teraz odbok. Ale ja ci rozpiszę cykl, kurwa, do walki wyjdziesz. No to jak o tym mówimy, to na przykład Saszę znasz. No? Sasza mówił, że robił sobie kiedyś badania i miał 1100. Bez żadnych... Czyli wiesz, ja mam naturalnie wysoki, ja mam naturalnie niski, nie? No. Czyli Stifler, ty też byłeś na ławce UWK, nie? No. Ile ty tam podniosłeś? To 135. I ty byłeś pierwszy chyba, nie? Wtedy miałem ten pas, nie? I wtedy chyba Kizo mi na następny 135 powiem, kilo podniosłeś? No. A jaką wagę ale byłeś na sterydach, czy na bloku wtedy? Wtedy byłem na mostku, nie? Na mostku? Co to jest? To jest między wiesz, to co mi polecił Rataj, nie? Czyli, że jak schodzisz, wiesz, nie robisz od bloka, tylko idziesz na mostek, czyli zmniejszasz dawki, nie? No to było na takich już małych dawkach, nie? Słuchaj, Maćka, nigdy życzyłem. Czyli jakbyś był normalnie, to pewnie byś się... Pewnie tak, no. Chociaż wiesz, ja się mi zdawało, że ja tam podniosę 100, maksymalnie 105, jakieś takie, nie wiem, jakieś takie... Teraz? Nie, wtedy mi się tak wydawało, ja nie wiem, jak to zrobiłem, nie? A jaką wagę miałeś wtedy? Z 9 dych? To kurwa, 130 kilo ładnie. 135. Ale ty... Patrz, Stevie, do ciebie. Czy Stevie pobije jeszcze rekord ruchaczy w Warsaw Shore? Nie, no bo już mnie nie ma w Warsaw Shore, nie? A poza tym ja już mało... A to jeszcze leci? Znaczy leci, ale wiesz, ja już na przykład w ogóle na ilość program, nie idę, nie? To jest program, gdzie cię nie chcieli, mordo. Jeżeli chodzi o ruchanie, to w ogóle na ilość nie idę, nie? Już tak, ale, wiesz, ale kiedyś szoleś chuj. No, bo wtedy miałem cel, to mój główny cel, tylko ruchać, wiesz, jak najwięcej, nie? A ile było teraz... najwięcej w jeden dzień? Dwie. A dwie? No nigdy mnie nie pobiłem. Dwie to jest maks na jeden dzień. A jaki był największy w dniu? A, Warsaw Shore? No. Znaczy w sezonie Pedro chyba miał 10 czy 11, ja miałem 9, nie? No. Ja ogólnie miałem 26 na wizji, a Pedro już tam ponad 30, nie? No dobra, a Stifler, jak myślisz? Bo tu dużej różnicy między wami nie ma kursów. Na Bombardiera jest 1,40, a na ciebie 2,52. No. Czyli można powiedzieć, że... Na Rataja też jest zbliżony, a jednak uważam, że ty masz dużo cięższego rywala. No, właśnie ja też nie wiem, czemu tak się dzieje, nie? Bo dużo na przykład ludzi, jak na przykład na konferencji pytałem, to wiesz, dużo ludzi obstawia mnie, że ten, że wygram, nie? Ale to czyli cię dziwi, że nie jesteś faworytem? Nie, dziwi mnie, że na mnie stawiają, nie? Że jest bo mała mi się dysproporcja wydaje, między kursami. No, bo mi się wydaje, że to jest mój najcięższy rywal, że na przykład, że ta walka będzie cięższa niż ta walka z Popkiem, nie? No, też mi się tak wydaje. A nie będzie cięższa. Teraz na przykład też można... Po walce ostatniej Pudziana, gdzie Materle znokautował, to mi się wydaje, że
też nie można uważać, że to był przypadek, jak Pudzian znokautował. Tak, no bo każdy właśnie przez pryzmat tego nokautu go postrzega teraz, nie? A wiesz, on miał wcześniej na przykład dwie walki, nie? I on tak. dwie walki wygrał tam w 50 sekundzie i minuta 10, nie? On nie jest w ogóle, wiesz, każdy myśli, że on jest taki mega słaby, no bo wiesz, no bo Pudzian go znokautował, nie? A jak twoje przygotowania? Masz takich sparring partnerów wielkich? Nie. A nie chciałeś się zapytać Piotra? Astrolowanego nie chcesz? Znaczy, kurde, ja się boję na przykład, nie że się boję, tylko nie chciałbym, żeby ktoś mnie znokautował przed walką, żeby wie, że mi psyka siadła, nie? No, no. Dlatego wolę słabszych. A padłeś kiedyś, nie? Co? Padłeś kiedyś na sparingach? Padłem, ale nie straciłem przytomności, nie? Ale dostałeś czoła i padłeś. No. To musisz no, się rozbijać. Od pączka. Walką, tak? No. Ale na szczenę dostałeś, czy gdzie? No, no, idealnie na szczenę, wiesz, odsłoniłem się, wiesz, końcówka sparingu, ostatniej rundy, nie? Wiesz, odsłoniłem się i on, wiesz, od takim zamachowym, nie? A, ale on jest no. mały. No właśnie. To dziwne. No, no dlatego wiesz, dlatego nie chciałbym teraz... Ale wiesz, dlatego nie chcę z dużymi sparować. Ale to nie chciałbyś, no, nie wiem, Piotrowi powiedzieć, że tam, nie wiem, na 30%, żeby zobaczyć w ogóle, jak z takimi gabarytami... W sumie mogę, no jeszcze w sumie no, mogę ja taki bym tydzień, ci no. radził, żeby dobra, sobie dobra, spróbować, no, dobra. Bo... A właśnie, jeszcze mnie ciekawi, czy podpisanie kontraktu, no bo jak pamiętam, powiedziałeś, że najpierw musisz iść do wróżki, czyli... No. Jakby ona powiedziała, że nie masz szans, to byś nie podpisał? Nie, tu nie chodzi o szansę. Gdyby mi powiedziała na przykład, że... Bo ja się bałem na przykład najbardziej tego, że on mnie zmiażdży i mi przybije płuco, nie? Najbardziej tego, że się... Żebrem moim, nie? Aha. Że mi się złapie żebra i przybije płuco, nie? No, ale tam, że wiesz, prawdopodobieństwo jakiegoś takiego urazu trwałego, mocnego jest bardzo małe, nie? No, więc mi tylko o to chodziło, nie? Ale to ostatnio kroniki kaszy ci gadały, że będzie walka i nie było, nie? Bo to jest decyzja, nie? Na tamten moment ta decyzja się mogła zmienić, no bo no jak Soroko poleciał, no to wiesz, no, decyzja się zmieniła, nie? No. A jak a propos Soroko, to będziesz chciał jeszcze z nim wrócić do walki? Nie, bo ogólnie wiesz, ja planuję jeszcze, moja kariera, wiesz, Fighter będzie krótka, ja jeszcze planuję po tym zrobić, wiesz, w miarę szybko jedną walkę i koniec. Znaczy, wiesz, może chcę zrobić operację nosa, w ogóle iść w aktorstwo, nie? No i potem ewentualnie, jak mi się ten dos zagoi, zrobić jeszcze jedną walkę, nie? Jakąś głośną, ale no ja tak, no taki mam plan, ale nie? Co masz z nosem? Brzydki jest. I chcesz go co? Chcę mieć idealny. Mniejszy taki, wiesz, żeby pasował idealnie do mojej twarzy, nie? Aha, to ja się na to nie znam. Ale... Cześć, Mateusz z tej strony. Cześć, skąd jesteś? Cześć, Mati. Siema. Z Warszawy. Cześć, słuchamy twojego pytania, do kogo? To ja tutaj pozdrawiam wszystkich was, chłopaki. Pozdro. Życzę powodzenia na najbliższej gali. I takie szybkie pytanie do Stiflera mam. Czy cały czas mieszka z wszystkimi swoimi psami? Bo ostatnio nie widać ich na relacjach. Tak, mieszkam, no. Cały czas? No. I przeprowadziłeś się z nimi do Warszawy? Tak, no. Z wszystkimi? No, bo można napisać na Instagramie, to dzisiaj wszystkie myślę, nie? Tak? Pocztą. To czemu, bo pewnie Mateuszowi chodzi, czemu ich nie pokazujesz nagle na Instagramie? Aha, nie no pokazuję, tylko jakoś tak nie skupiam się na tym, nie? Wiesz, no. Bo kiedyś częściej pokazywałeś na pewno, no to bardzo tam. Kurde, nie wiem, teraz jakoś właśnie mniej ogólnie Instagrama używam, nie? Teraz ostatnio się przerzuciłem na TikToka po prostu, nie? Tak? No. Lepszy jest? No TikTok to przyszłość, nie? Tak? No tak mówią. TikTok to jest... Mateusz, jeszcze jakieś pytanko? Nie, tylko to jedno miałem. Dzięki bardzo. Stifler, bo ludzi też widzę na czacie, że piszą, jaki jesteś znak zodiaku. Skorpion. I o tych numerach jakoś, jakbyś opowiedział więcej. Ale numerologia. Znaczy wiesz, jest dużo rzeczy. Nie masz. Jaki jest twój numer numerologiczny? A ja jestem ósemką, nie? I co to znaczy? Znaczy to są osoby takie, wiesz, rozwinięte duchowo, na przykład, wiesz, dużo, na przykład moja wróżka jest ósemką, Oriana, mój tarocista, to jest Zefir, też jest ósemką, nie? No to właśnie często takie osoby, które mają jakieś takie, wiesz, rozwinięte duchowo, są ósemkami, no ale, no co tam jeszcze mogę więcej powiedzieć, nie? No, że jestem teraz w piątym roku numerologicznym, no kurwa nie wiem co jeszcze, nie? Ale co to znaczy? To jest takie coś, że patrz, że w życiu każdego człowieka masz taki jakby 9-letni cykl, nie? Jeżeli wchodzisz w pierwszy rok... 9 lat cykl ma? Tak, no. To lata się dowali. No to za 2 lata koniec cyklu. No. Jeżeli, wiesz, jeżeli chodzisz... masz taki 9-letni cykl i jeżeli jesteś w pierwszym roku, no to kładziesz jakby fundamenty na najbliższe 9 lat, nie? No i na przykład to jest właśnie powód, dla którego ja przestałem ćpać, nie? No bo przyszedłem do wróżki Oriany i powiedziała mi o tym. I wtedy wchodziłem w pierwszy rok, nie? No i wtedy wiedziałem, że wiesz, że muszę przestać... Pierwszy rok... Ten najważniejszy, tego cyklu. Tak, wtedy przestałem ćpać, bo usłyszałem, że wchodzę w pierwszy rok. Ile lat już nie ćpasz? No to było 4 lata i ponad 3 miesiące, nie? A nie uważasz, jak... Czyli w jakim wieku rzuciłeś ćpanie? 26, nie? 25. Nie, bo z tego co pamiętam, to wtedy miałeś 29. Nie, zdaje się. A dobra, a na przykład intelektualista, jaki ma numer na przykład?
Bo ty mówisz, że duchowy, tak? Ósemka jest. No, ale to nie ma tak, że wiesz, że intelektualista, ja, nie? To... Takie, no, to jest, albo jesteś, albo nie, nie? A rata jaki ma numer na przykład? Rata, jak masz datę urodzenia? 22 czerwca 1991 rok. Czyli jesteś... jesteś debilem. Trójką. No i to czyli debil? Nie, czyli jesteś teraz w roku karmy. Jeżeli dobrze obliczyłem, jeżeli nie pojebałem, nie? Czyli teraz jesteś... karmę! Nie, to jest tak, że wiesz, że to jest trwa od września do września, bo to jest lata numerologiczne, nie? I wiesz, i to się na przykład, on we wrześniu mu się zaczął ten rok karmy i on trwa do września. I teraz wiesz, w tych ostatnich 7 latach, co, jaki on był dla ludzi, to teraz do niego wraca, nie? O kurwa. To się zgadza. No, czyli byłeś dobry. Ale dobry dla dzika i dla astrologa. No, ale na przykład we wrześniu, ty, ale we wrześniu wejdziesz w taki rok resetu, najgorszy. Taki, że może ci paść zdrowie w ogóle. Czyli dobra, to nie biorę tam walki. Ze mi powie, a kiedy gala następna? Bo do września, bo jak tak? Nie, albo wrzesień. Czyli albo co, nie, no, nie brać walki tej? Znaczy, no ciężko możesz mieć, nie? O kurwa, no dobra. To się zastanowię. A ty, no to weź, powiedz każdemu, jaki jest numer, radzik. Jak ty jesteś? 15 czerwiec, 95. 15 czerwiec? Czyli tak samo jak rata jesteś, no, nie? Ja tydzień czerwiec temu miał urodziny. Czyli ty jesteś dziewiątką. Czyli jak? Tak. Ten jest trójką, a ten dziewiątką? Tak. No. No bo to jest dokładna data. Dodajesz wszystkie cyfry ten. No. Kurwa! A ty umiesz liczyć, czy co? Debilu. Jak ty możesz być dziewiątką, jak z czerwca jesteś? Na 15, hopie, a nie 22. Ty jesteś teraz, bo ty byłeś trójką, tak? Ja ci powiedziałem. No. To nie, to mi się... To ty jesteś w szóstym roku teraz. Sorry, w dziewiątym. Ty jesteś teraz najgorszy. Ty od września zaczniesz nowy cykl, czaisz? Ten najważniejszy. Jaki najważniejszy? Ten, że zaczniesz nowy cykl, że będziesz kładł fundament na najbliższe 9 lat. Czy września się zdarzy. Nie, no zależy, co on zrobi, nie? To jest bardzo istotny rok, nie? Ja pierdolę. A to ten, który jest teraz, bo tak pojebałeś, zamieszałem się. 15.06. Kurwa. Ale on to wymyśla na bieżąco wszystko teraz, mi się wydaje. Nie. Trzeba muszę dodać wszystkie... Dobra, chuj. Dobra. No powiedz. No to policz mu to na tym. On się boi, no że w sensie, że jesteś? Że jest 15 czerwiec. Kalkulatorem mu to policz, no. Ja nie mówię, że jesteś dziewiątką. Czyli co? Czyli jesteś teraz... w szóstym roku numerologicznym, nie? To jest rok taki, wiesz, to jest rok miłości, czaisz, że jest na przykład siedzieć w domu, dlatego jesteś dupą teraz. Masz dziewczynę. Ale co to będzie? Tylko i wyłącznie dlaczego, czaisz? No nie tylko i wyłącznie. A od kiedy z nim jesteś? No już z półtora roku, nie? Teraz. No dobra, no to ale teraz jesteś, masz taki rok miłości, na przykład, że wiesz, że na przykład dużo siedzisz w domu, coś takiego, nie? Że nie imprezujesz. No, tak. Jest, ale... Coś śmiesz, opie, kurwa. No nie. Ale we wrześniu wyjdziesz w taki w siódemka. Siódemka jest najlepsza, to jest taki szczyty kariery, nie? Jak 9 na 37? Bo na wszystkich relacjach, które robię, jak czytam komentarze, to tamte komentarze ludzie pytają, ty, co ty brałeś, albo po czym ty jesteś? I pytanie do Stiflera, żeby wytłumaczył ludziom, dlaczego ludzie mają takie wrażenie, że jakby coś brał. No, że wiesz, nawet jak teraz sobie czytałem komentarze, też piszą cały czas, wiesz, pany, że jak jest przerwa, to idzie zajebać w nosa, nie? No, ja się przyzwyczaiłem do tego, bo wiesz, ja ogólnie mam duże źrenice, nie? Wiesz, na przykład jak jest jakiś event, coś takiego, na przykład teraz pewnie mnie trochę powiększone, no i mam takie, wiesz, no, żuję gumę do rzucia, no i dużo się ruszam, nie? No i szybko mówię, nie? No. A ja ci powiem, że ja mam taki challenge dla ciebie, go nagramy, ja ci puszczę stoper i przez minutę masz przeczytać jak największą ilość słów albo wypowiedzieć i zobaczymy, jak myślisz, ile byś był w stanie przeczytać. Ja mam powiedzieć ile? No przez minutę ile byś był w stanie słów wypowiedzieć? 260. Tysięcy chyba. No dobrze. A powiedz mi, nie boisz się, że powtórzy się historia z Soroko i bombardier nie zawita na gali? Nie. A pokonasz go szybciej niż Mariusz Pudzianowski? Mam taki plan. No i elegancko. No to co?